Dynamiczny i zrównoważony rozwój Dzierżoniowa, utrzymujący się dzięki przemyślanym inwestycjom oraz dobra lokalizacja to najważniejsze czynniki, które sprawiają, że miasto to jest coraz bardziej atrakcyjne do prowadzenia biznesu. W mieście zarejestrowanych jest ponad 4000 podmiotów gospodarczych. Choć większość z nich stanowi biznes z rodzimym kapitałem, to także zagraniczni inwestorzy chętnie lokują swój biznes w Dzierżoniowie. Na terenie miasta zainwestowali już Niemcy, Amerykanie, Koreańczycy, Duńczycy, Szwedzi, Włosi, Austriacy i Francuzi. Coraz większy udział w dzierżoniowskiej gospodarce mają nowoczesne technologie. Rok 2018, który za nami, oceniam bardzo pozytywnie. Cała kadencja 2014-2018, jeżeli spojrzeć na wskaźniki dotyczące przedsiębiorczości, gospodarki, biznesu, ale też bezrobocia, pokazuje, że jest duży postęp i z tego się trzeba cieszyć. W naszym mieście jest współdziałanie biznesu i samorządu, bo to nie tylko działania burmistrza, ale również Rady Miejskiej, która podejmuje uchwały związane właśnie z przedsiębiorczością, z ulgami podatkowymi, z pomocą de minimis. Te wszystkie działania powodują, że wszystkie wskaźniki gospodarcze są na bardzo dobrym poziomie, co się odzwierciedla oczywiście w budżecie. Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych progresywnie rośnie z roku na rok. Inwestor rozpoczynający lub rozwijający działalność na terenie miasta ma możliwość uzyskania zwolnień z podatku od nieruchomości. Duże wsparcie przedsiębiorcom zapewniają również instytucje otoczenia biznesu. Dzierżoniowskie Centrum Biznesu, Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości, Biuro Regionalne Agencji Rozwoju Regionalnego AgroREG. W Dzierżoniowie funkcjonuje wydział gospodarczy, który jest dedykowany właśnie do kontaktów z przedsiębiorcami. Ja osobiście takich spotkań z biznesmenami, przedsiębiorcami odbywam kilka czy kilkanaście w ciągu miesiąca. Jeżeli są to kwestie formalne, kieruję właśnie do wydziału, gdzie przedsiębiorca dostaje konkretną informację, na jakie ulgi może liczyć, w jakim wypadku warto inwestować. Dla każdego chcemy tak przystosować to nasze prawo lokalne, żeby jednak ten Dzierżoniów się wyróżniał, żebyśmy byli takim miastem, które jest uznawane przez przedsiębiorców za przyjazne dla biznesu. To nie tylko prawo, bo to też pomoc taka administracyjna związana z pomocą uzyskiwaniu decyzji, czy to o warunkach zabudowy, czy nawet pomagamy z pozwoleniami na budowę, czyli tutaj w kontakcie ze starostwem. Ja zachęcam, jeżeli ktoś ma jakiś problem z przedsiębiorców, który powoduje, że zastanawia się, czy da radę, podoła temu biznesowi, to zachęcam naprawdę do takiego kontaktu, bo nieraz jedna rozmowa, ukierunkowanie przez pracowników tutaj zawsze może pozwolić na to, że dana inwestycja będzie wykonywana taniej, efektywniej, a co za tym idzie, no przedsiębiorstwo będzie w Dzierżoniowie się rozwijało i zostanie i będzie zatrudniało mieszkańców. Kluczową rolę w rozwoju lokalnej gospodarki odgrywa Dzierżoniowska Podstrefa. Funkcjonuje ona w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i oferuje korzystne warunki do lokowania inwestycji. Obecnie na jej terenie działają 22 firmy, które łącznie zainwestowały blisko 817 milionów złotych i stworzyły 2400 miejsc pracy. Firmy funkcjonujące w strefie ekonomicznej, jak i te pozastrefowe, naprawdę pokazują, że ich kondycja poprawia się, wskaźniki rosną, wzrasta zatrudnienie. Tylko z tego się cieszyć, bo to odzwierciedla się też w wizerunku miasta, ale też w dochodach dla mieszkańców, w pomocy społecznej, bo widzimy, że te wartości właśnie pomocy społecznej dla osób potrzebujących, bezrobotnych są niższe z tego względu, że jest praca. Korzystna sytuacja gospodarcza w mieście sprawia, że bezrobocie rejestrowane systematycznie maleje. Dzierżoniów cechuje się bardzo wysokim poziomem przedsiębiorczości. Co piąty mieszkaniec w wieku produkcyjnym prowadzi działalność gospodarczą. Ponad 95% wszystkich podmiotów rejestrowanych w mieście to mikroprzedsiębiorcy i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wiele firm działających na rynku od lat rozszerza swoją działalność o nowe usługi i dopasowuje do potrzeb rynku. Ten rok na pewno obfitował w wiele takich ciekawych zdarzeń. Był to dobry rok. Od stycznia zajmujemy się tak mozaiką już zawodowo. Udało nam się, miasto potrzebowało, a my mogliśmy to dla miasta zrobić. Zdarzyło się tak, że nie trzeba było szukać właśnie ludzi spoza terenu, tylko my sprostaliśmy tym zadaniom. Wiele satysfakcji, wiele radości, no i tak też fajny taki odbiór społeczny.
urodziłam się w Dzierżoniowie, cały czas tutaj mieszkam, cały czas pracuję i widać ten rozwój. Miasto też wspomaga swoich przedsiębiorców, daje im możliwości, na pewno nastraja pozytywnie. Dzierżoniowska firma krawiecka Rege wyspecjalizowała się w produkcji ubrań liturgicznych. Do tej pory szłam tylko usługowo, w zasadzie trochę produkcji było, wydawało mi się, że to będzie taka drobna nisza, niewielka. A okazuje się, że jest to niesamowity potencjał. Może iść to na całą Polskę, być może, że na cały świat, dlatego że są już takie zamówienia. Ja w ogóle w swojej pracy stawiam na polskie produkty i zrobię wszystko polskie od podstaw. To jest dla mnie bardzo istotne. Uważam, że mamy świetnych fachowców, mamy bardzo dobre produkty. One są mało wypromowane. Wiadomo, jesteśmy zalani czym innym w tej chwili. Ze wschodu do nas przychodzi głównie towar tani. No i nie doceniamy tego, co mamy. Dla mnie ten rok pokazał, że warto stawiać na polskie i warto tutaj coś robić. Wyszukane smaki na dzierżoniowskim rynku to przykład firmy, która z powodzeniem konkuruje z dużymi marketami spożywczymi. Dzięki wysokiej jakości produktom zaspokaja potrzeby najbardziej wymagających klientów. Dobrą jakość nie kupi się za niską cenę. Wszyscy wiemy o tym, bo uczą nas tego markety. Wiem, że teraz jest też taka tendencja, że spada spożywanie mięsa i wędlin, więc rozwinęłam swoją gałąź handlową o inne produkty, typu właśnie nabiał kozi, owczy, krowi i też wysokogatunkowy bio z ekologicznych miejsc. U mnie, jak przychodzi gospodyni domowa czy osoba, która robi zakupy i jest wegetarianką, również kupi u mnie humus z samych warzyw. Natomiast mąż, jeżeli nie lubi takich rzeczy, to dla męża najczęściej kupują właśnie wędliny. Mój zespół jest zespołem wyjątkowym. My jesteśmy ze sobą bardzo zżyte. Nas nie tylko łączy praca. Nas łączą również relacje takie bardzo osobiste. Tu oprócz tego, że pracujemy, również wspieramy się bardzo. Myślę, że właśnie tą wyjątkowością obsługi, wyjątkowością towaru utrzymam się na tym rynku i mam nadzieję, że też dzierżoniowianie to docenią. Po wyszukanych smakach warto zostawić trochę kalorii w klubach fitness na terenie miasta. 15 lat jesteśmy na rynku i dosyć ciężko jest, ale to, że inwestujemy co roku, próbujemy coś zmienić w naszej firmie, urozmaicić, żeby zatrzymać klienta, ponieważ jest dosyć spora konkurencja na rynku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, próbujemy rozszerzyć nasze usługi. W tym roku zdecydowaliśmy się na otwarcie squasha. Jest dosyć spora konkurencja, więc nie możemy myśleć tylko o tych klientach, których mamy, tylko chcemy też zdobywać nowych klientów. Wystawiamy się 13 raz na prezentację i po prostu sobie nie wyobrażam, żeby się na nich nie wystawić. To jest dla nas jak urodziny klubu, tak samo są prezentacje. Wśród lokalnych przedsiębiorców jest wielu, którzy potencjał i kapitał ludzi z Dzierżoniowa potrafią z powodzeniem sprzedać na arenie ogólnopolskiej. W minionym roku bardzo dużo podróżowałam, ale celem moich podróży było przede wszystkim promowanie przedsięwzięć, które organizowałam tutaj na poziomie lokalnym, organizowałam wewnątrz swojej firmy. Ponieważ były to tak dobre projekty, chciałam, żeby Polska o nich też usłyszała. Wydałam książkę, która też pojechała za granicę i też promuje nasze miasto. W swoich działaniach staram się pokazywać przede wszystkim nasz kapitał ludzki, który jest może nam mało znany. Dopiero gdzieś z mediów ogólnopolskich dowiadujemy się, że nagle są to fantastyczne osoby, z którymi warto współpracować, które mają ogromny potencjał. Moje projekty, które przygotowałam w tym roku, kalendarz, który wydałam i przekazałam na cele charytatywne dla Stowarzyszenia Amazonek Dzierżoniowskich. W projekcie wzięło udział bardzo dużo osób społecznie, wnieśli swoją pracę. Projekt trwał przez wakacje, jego premiera była na Forum Kobiet Przedsiębiorczych we wrześniu. Projekt został w październiku zaproszony do Krzyżowej, do Białegostoku, gdzie był również prezentowany. Takim fantastycznym całorocznym finałem było pokazanie go w Warszawie, gdzie biuro projektu Niepodległa wyróżniło ten projekt jako jeden z 20 najciekawszych projektów. W małej aglomeracji jest zawsze większy potencjał niż w dużych miastach. My tu się znamy, ja wiem, kto w jakich zakresach działa, jakie ma umiejętności i potrafię to wykorzystać. Nie powinniśmy się tego wstydzić, tylko po prostu działać. Wiele dzierżoniowskich firm rozwinęło swoje skrzydła dzięki pozyskanym dotacjom z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Firma Edytor, mieszcząca się w specjalnej strefie ekonomicznej, w minionym roku wzbogaciła się o najnowszej generacji maszynę poligraficzną, którą sprowadzono aż z Japonii. W holu zakładu można również obejrzeć historyczne już urządzenie, które przypomina początki rozwoju przedsiębiorstwa.
Dzisiaj patrzę na to z rozrzewnieniem, z jakąś nostalgią za tymi początkami. Pierwsza maszyna, którą kupiliśmy, drukująca, to był Grafopress na licencji Heidelberga, kupiona z zakładów graficznych ze Zgorzelca. Maszyna, która była w złym stanie technicznym, wyremontowaliśmy ją i z sukcesem przez 1,5 roku drukowaliśmy na niej. Potem kupiliśmy już pierwsze maszyny offsetowe i one były takim dla nas wielkim skokiem technologicznym. Jakby postawić te dwie maszyny koło siebie, to pokazuje drogę, jaką przeszła firma. I to jest bardzo ciekawe. Maszyna, która stoi za mną, jest najbardziej zaawansowaną technicznie maszyną, jaką kiedykolwiek w naszej firmie postawiliśmy. Ja osobiście obserwuję takie odejście od tej filozofii cena czyni cuda na korzyść towarów, wyrobów wysoko przetworzonych, których cena już nie odgrywa tak wielkiej roli. Na pierwszym miejscu jakość, innowacyjna technologia, czy wykańczania, czy właśnie nawet druku, czy wykonania. Ten rok pod względem dynamiki był bardzo nietypowy i bardzo ciekawy. W Dzierżoniów to jest dobry adres. Ja myślę, że ja niczego więcej sobie nie życzę. Wrocław niech sobie żyje własnym życiem. Dzierżoniów to jest dobre miejsce dla biznesu. Na terenie Dzierżoniowa działa specjalistyczna firma, która wykonuje podzespoły do samolotów pasażerskich i wojskowych. Generalnie ten rok był dla nas bardzo udany. Zanotowaliśmy bardzo duży wzrost produkcji w stosunku do poprzedniego roku. Udało nam się zrealizować wszystkie plany inwestycyjne, które były założone. Dzięki temu udało nam się pozyskać i wdrożyć kilkanaście nowych projektów u nas wewnętrznie w firmie. Zajęliśmy również drugie miejsce w plebiscycie gospodarczym Sudeckie Kryształy w kategorii najlepsza firma odpowiedzialnego biznesu, z czego jesteśmy bardzo dumni. Co dla nas jest również bardzo ważne, nasi pracownicy brali aktywny udział w akcjach wolontariatu. Relacja z miastem układa się bardzo dobrze na dzień dzisiejszy. Współpracujemy w kilku aspektach związanych z naszą potencjalną rozbudową bądź zagospodarowaniem terenu wokół naszej firmy. Mało osób wie, czym my się zajmujemy, dlatego zacieśniamy współpracę z miastem, zacieśniamy współpracę z lokalnymi szkołami i chcemy być widoczni na rynku dzierżoniowskim. Cooper Standard to największy pracodawca w regionie, którego siedziba mieści się w specjalnej strefie ekonomicznej. W 2018 roku wartość nakładów inwestycyjnych w zakładzie wyniosła blisko 30 milionów złotych, głównie na zakup i modernizację maszyn. Firma wykonała również szereg innowacyjnych ulepszeń poprawiających warunki pracy. Zadbała również o inwestycje związane z ochroną środowiska. W 2018 roku została nagrodzona statuetką Sudeckiego Kryształu za najlepszą firmę odpowiedzialnego biznesu. Cooper Standard tutaj w Dzierżoniowie zatrudnia około 1000 pracowników, natomiast na całym świecie ponad 32 tysiące w 20 krajach. Cieszymy się z tego, że możemy być zarówno w zakładzie, prowadzić wszelkiego rodzaju działalność, aktywności i oczywiście dostarczać nasze komponenty do głównych klientów Mercedes, BMW, Porsche. I przy tym oczywiście najważniejszy jest dla nas kapitał ludzki. Dbamy o naszych pracowników, współpracujemy tutaj z organizacjami pozarządowymi, prowadzimy szereg działań dla społeczności lokalnej. Kto jest dla nas najważniejszy? Oczywiście pracownicy. Wiemy, że w tej chwili rynek pracy jest rynkiem trudnym i staramy się prowadzić szereg różnego rodzaju działań. Cała Dzierżoniowska Strefa Ekonomiczna obejmuje tereny o powierzchni ponad 113 hektarów, w której zainwestowało do tej pory 22 przedsiębiorców specjalizujących się w branżach chemicznej, papierniczej, ceramicznej, wyrobów z tworzyw sztucznych, obróbki metali, elektronicznej i motoryzacyjnej. Dzierżoniów z roku na rok staje się coraz bardziej atrakcyjny, co widać również po ilości inwestycji mieszkaniowych. To jest fenomen, że właśnie tyle mieszkań jest budowanych w Dzierżoniowie, to zasługa spółdzielni mieszkaniowej, która kilkaset, ponad 300 mieszkań w ostatnich latach wbudowała, ale to również mieszkania komunalne, które miasto również oddało do użytku. Natomiast naszym mocnym atutem tutaj jest Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które wybudowało w ubiegłym roku pierwszy z 5 budynków. Zachęceni powodzeniem tego pierwszego budynku, przygotowaliśmy projekt i przeprowadziliśmy przetarg na realizację kolejnego budynku. Tym razem będzie to budynek w systemie dojścia do własności. To jest zupełnie nową na naszym rynku. Otóż każdy miesiąc będzie przybliżać najemców do własności. Już po 5 latach będzie istniała możliwość wykupienia
tego mieszkania na własność, chyba że ktoś uzna, że w tym systemie chce pozostać z nami do końca, czyli po 30 latach to mieszkanie stanie się własnością najemcy. To nowe osiedle, którego pierwsza część została już zrealizowana, będzie naprawdę wizytówką Dzierżoniowa. To będzie nowoczesna, ciekawa architektura. Dzięki dobrej współpracy miasta ze spółdzielnią mieszkaniową, osiedla, jak i teren wokół zmieniły swój wizerunek. 4 lata to były, myślę, lata bardzo takie owocne dla terenów spółdzielczych, dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej. Ja przypomnę, że to są w połowie mieszkańcy całego Dzierżoniowa, więc tutaj nie ma innego wyjścia, żeby taka współpraca nie działała. No, już widzimy, wjeżdżając na osiedla, i te wszystkie ciągi komunikacyjne, parkingowe, chodnikowe, ścieżki pieszo-rowerowe, znacznie to się wszystko poprawia. Oczywiście za tą substancję mieszkaniową odpowiada spółdzielnia i też ona wygląda coraz lepiej, ale jesteśmy już na takim etapie, że po wykonaniu tych głównych kwestii drogowych zaczynamy myśleć o terenach zielonych, o różnego rodzaju terenach rekreacyjnych. Staramy się tutaj wspólnie ze spółdzielnią równoważyć ten rozwój zarówno od strony technicznej, ale też strony kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. Zarówno mieszkańcy istniejących budynków, myślę, oceniają ten rok bardzo dobrze, tym bardziej, że to był 9. kolejny rok bez podwyżki opłat na funduszu remontowym, a bardzo, bardzo dużo rzeczy udało się w tym roku 2018 zrealizować. Natomiast przyszli mieszkańcy spółdzielni też zacierają ręce i są, myślę, bardzo pozytywnie nastawieni, ponieważ w 2018 roku oddaliśmy do użytku budynek na osiedlu Różanem 46, wyposażony w 55 mieszkań. Rozpoczęliśmy następny proces inwestycyjny, który już niebawem ruszy na początku 2019 roku, jak przyjdą tylko warunki wiosenne, i rozpoczniemy budowę następnych 72 mieszkań w dwóch nowych budynkach mieszkalnych usytuowanych przy ulicy Lamandowej. Zakłady Energetyki Cieplnej w Dzierżoniowie również inwestują miliony złotych, aby poprawić jakość powietrza i zmniejszyć koszty ogrzewania. Jest to inwestycja w nowe technologie. Będziemy teraz produkować nie tylko energię cieplną, ale i energię elektryczną. Jest to kocioł na biomasę, co się wiąże z likwidacją nadmiernej emisji, a co jednocześnie łączy się z redukcją kosztów dla mieszkańca. Tak. Pomogliśmy spółdzielni też w likwidacji piecyków gazowych, co się przełożyło na bezpieczeństwo dla mieszkańca. No jak i kończymy tutaj inwestycje na biomasę. Patrząc z perspektywy czasu, to zmieniło się bardzo dużo w Dzierżoniowie. I w waszej firmie również. To też widać, jak dużo zrobiliśmy przez te 4 lata. Na terenie całego miasta działają podmioty wytwarzające innowacyjne na skalę światową produkty dla najlepszych światowych firm. W Dzierżoniowie powstaje również Centralne Laboratorium Badawczo-Rozwojowe. Głównym jego zadaniem będzie wdrażanie nowych, innowacyjnych produktów. To pierwsza tego typu inwestycja w mieście. Wszystkich przedsiębiorców zachęcamy do współpracy z Dzierżoniowskim Urzędem, który chce, aby działania podejmowane przez miasto były odpowiedzią na faktyczne potrzeby i problemy dzierżoniowskich przedsiębiorców. Współpraca biznesu z samorządem oparta na zasadach współdecydowania i współodpowiedzialności jest kluczem do sukcesu dla obu stron. Zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Rozwoju Miasta w Dzierżoniowie.